Siemaneczko, ja jestem OneForFan, witam w kolejnym odcinku z gry GTA 5. Skoczymy sobie jeszcze, tak jak mówiłem, przed misją ulepszyć nasz motor. Jak to może wyglądać, co? Ja bym go sobie tak porozbierał, żeby to wyglądało fajnie. Klaksony mnie nie interesują, światła mnie interesują. Tablice też. Ale czekaj, lakier. Jaki ja bym chciał mu dać kolor? Może jakiś kurwa klasyczny. Taka śnieżno-biała perła? Myślałem o raczej takim pomarańczowym. O czymś takim. I... Aha, to musiałbym tutaj zrobić pomarańczowy. Trafię na taki ładny pomarańczowy? To jest żółty, bym bardziej powiedział. O, taki. I do niego jakąś perłę. Za bardzo to jej nie widać, nie? Ale dobra, w sumie to mnie nie interesuje. Chodziło mi, żeby ładnie wyglądał. Damy mu takie torby? Czy bez? Kurwa. Może na razie bez? Ale widzę już teraz, że mi nie pasuje to wszystko do... Kurwa, no nie pasuje mi to ten kolor do reszty. Kurwa, jaka fabryczna felga. Projekt opon nie mogę. Mogę zrobić kule odporne i dym mogę zrobić z nich. Dałbym sobie może czerwony. I w takim bądź razie lakierowanie bym mu zmienił na jakiś czerwony może. Albo taki niebieski. Nie no, może czerwony. Chujowa ta czerwień. Perłę do niej jakąś taką. O, niech będzie taki zielony. No to jest zielony taki, jak był na samym początku. I elegancko, od razu wygląda lepiej i chodzić też będzie pewnie lepiej. A teraz to przynajmniej wygląda jak jakiś dojebany motor. A nie tak gówno, które ukradliśmy na początku. Okej, zrobiłem sobie taką delikatną stylóweczkę Franklinowi, okularki, jeansy, koszula. Ale dobra, bo my nie o tym. Jedziemy do Michaela, bo u niego jest misja. A gdzie ty, Michaelu, jesteś? Na jakimś wypizdowiu, co? O, poszedł sobie na kawkę do kina. Okej. Nasza furka jest, widzę, po drugiej stronie. Kino będziemy mogli potem kiedyś kupić. Jak nas będzie już w końcu stać, będziemy mieli grube hajsy. Gdzie jest ta misyjeczka? U nas w domu. Zaznaczyło mi chyba jogę. Ale mniejsza z tym. Bo jogę i tak mamy w domu, więc liczy się tylko, żeby tam dostać się. Ale zajebiście to wszystko wygląda w nocy i tak dalej. Nie wiem, jakoś tak
tyle lat już mama dalej się jaram tymi grami jak dziecko. Uwielbiam grać w gry. Nią, śmigniemy sobie tu szybko do domu. I jesteśmy na miejscu. I kurwa, przejechałem. Tak myślałem, ale i tak poszedłem w zaparte. Cyk. Dobra, zajechaliśmy do chaty. Wbiegamy więc zatem do domu. I misja jest gdzie? Misja jest w salonie. O! A to ciekawe. Koniec wojennej ścieżki? Brzmi poważnie. Ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you... You know, you are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back. Right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, that's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. And, so where exactly does this leave me in the second act of your life? We do this last big job. We're going to dissolve a partnership. This is not a game to me! Right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing! No one gives a fuck about me! Oh. Fuck you! I saw your grave. And it turns out that everything I fucking thought about you is wrong. Everything. Dead? Not a man. But what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! You something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? You never gave it any thought. Mm-hmm. You know what I'm thinking? I have no clue. You're a piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! No to ładnie. I jeszcze mi zajebał samochód. Czym tam się mam udać, kurwa, taksówką? Ale action. O, tu jest jakieś auto. Czekaj, pozwól. Stój. Chodź, szybko, bo nam ucieknie. Hey, come on, where you going? You know where I'm going, fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza, fuck everything it stands for! This is insanity! Oh no, no, it's clear and reason thought, finally! Stop your car, come on, come back, we'll talk. I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything. Just stop the car, turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. Oh, I'll be something. It'll be an anticlimax. The grave's empty. Just a bag of sand, something like that. Just smoke and mirrors. Oh, lies! How do you do it, man? The game is up. I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy, all right? Save your fucking breath.
Trevor, come on! Fuck you, Michael! Soon enough, I will. O kurwa, no to się ładnie dzieje. Mówiłem, że zaraz będzie jakaś bomba, bo była tylko jedna misja cały czas dostępna. Special Agent Norton. Shit, David. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? Think. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. I come, but I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. He. Czyli mamy powrót do naszego starego miasta rodzinnego, żeby się dowiedzieć, co tam się będzie działo. Po tylu latach. Po ilu? Po 15 latach? Czy po 10 latach? Jakoś tak to było, nie? Będziemy mieli wielki powrót. Czy to są schody? Tak, to są schody na górę. Pierwszy raz w życiu wchodzę na lotnisko. Sam z dobrej woli. Myślałem, że Trevor tutaj zajechał. O kurwa, popatrzcie, ktoś nas już śledzi. Będzie z tego przypał jak nic. Lataj z nami. No i dobra. Wielki powrót. Ludendorff. Ale jaja. Listen, Amanda. We're going to move to Los Santos. Start over. I made a deal. A slate. Przypomina mi się epizod z bodajże GTA San Andreas, jak lecieliśmy do tego klubu, co był w GTA 3. Widzę, że mamy bicie się z własnymi myślami. No, odzywa się nasze sumienie chyba teraz i wspomnienia po latach. Nic się nie rypnie. Być szczęśliwym, być normalnym. Kurde, chciałbym zobaczyć w GTA w końcu zimę. Pamiętam, jak zajebiście wyglądały mody do GTA San Andreas, jak było tak, nie pamiętam, jak się nazywa, Snow Mod, czy jakoś tak. Kurwa, ale to wyglądało pięknie, te odśnieżarki jeździły, posypywali drogę, sypał śnieg w radiu kolędy. Kurwa, pamiętam to jak dzisiaj, jak to grałem, jak byłem mały. To była taka cała paczka pobrana, to był chyba San GTA, czy jakoś tak. Okej, okay, udaj się na swój grób. Mamy zimę ładną. I mamy cmentarz. Nasz grób jest, widzę, gdzieś tam u góry. Nie będziemy deptać po tych grobach, więc lećmy ścieżką. Co tutaj się wydarzy? Gdzie ty jesteś, Trevor? O, chyba cię widzę. Widzę go tu. Już tam kopię. Cześć, Trevor. Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Tell me I'm wasting my time. Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? Nothing's in the dark. Comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor.
There's nothing there. This is it. Moment of truth. Aha. Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now, pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! 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 John Phillips! Mr. Chow has requested a word! Hey, ho-ho, I'm not the guy you're looking for! Hey, how's it been? Get the boyfriend! Okay. Czyli mamy naparzankę. No to ładnie się wydarzyło. Nie, przyklej się. Aha, ja mam tylko pistolet, co? Dobrze chociaż, że sobie kupiłem tą kamizelkę kuloodporną, zanim poleciałem dalej. Potrafia mi? Jednego trafiłem. Jej nie widzę w ogóle. Bo jest ciemno. Kurwa mać, jest ciemno i nie widzę ich. Tamci mają kałacha, więc może bym sobie jednak... Warto było tam do nich podejść. Ten mnie tutaj widzę, że raszować próbował. Tu następny gdzieś. Tamci obrywają. Tego widzę głowę? Nie widzę jego głowy. Chowają się skurwiele. Dobra, ten padł. Lecą kolejni. Więc muszę ich sobie tak właśnie pozdejmować szybko. Tam jest jeszcze ten jeden, ale... Ja bym sobie zabrał tu kałacha od któregoś. Właśnie. Bo od razu to będzie lepiej na moją korzyść działało. Następny zdjęty. Gdzie wy jesteście? Pokaż się. Jeden z drugim. No dawaj. Kurwa, teraz jak przeładowuję. Zdążyłem. Dostał. Tu jest gdzieś jeszcze... Ach, dobra, dostał. Jeszcze więcej.
Dobra, tu poszły ładne trzy głowy. Tam poszedł kolejny. Tu ktoś jeszcze jest gdzieś przede mną. Dostał w głowę. Okej, okay, mamy to. Tu jedzie jakiś samochód. Ale się mu nie udało, bo jest pociąg. Wsiadamy w auto. Nie mamy kluczyków, co? No to przejebane. Pytanie, co teraz? Trevor sobie wraca, jak gdyby nigdy nic. Wyjebane. Teret, teret, terere. Puśćmy sobie muzyczkę. Jak to ładnie wygląda. Ktoś dzwoni. Contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes. Thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. No co ja mogę, mordo? I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover. Yeah, my lover. Right. It's a tough break. Never want to double cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. O skurwysyn. I nie ma zamiaru z tym nic zrobić, co? A to ci bezczelny. No nic, trudno. Zobaczymy, jak się sytuacja dalej potoczy. Ja widzę, że pas startowy mam gdzieś tam. Więc powoli bym sobie mógł zacząć, że tak powiem, tu kołować. Żeby wylądować. O, ale to odjebałem perfekcyjnie. Perfekcyjne lądowanie. Zatrzymać się musimy gdzieś tutaj. Czy do hangaru jeszcze muszę nim wjechać? A. Okej. Okay. Ukończono. Kurwa, jeden strzał w głowę więcej. Czekaj, gdzie jest mój hangar na samoloty? Czy ja go sobie mogę w ten sposób dać tutaj, tak? I on będzie mi tutaj w garażu siedział? Okej. Okay. Co? Mogę nie przechowywać. Mamy tutaj furkę Michaela. Więc czemu bym miał sobie nią nie pojeździć? Co nam się tutaj odblokowało? Tutaj ochotnicy mi się odblokowali. Kurde, no to skoczę sobie jeszcze do tych ochotników. Zobaczymy, co oni mają do powiedzenia. Bo tam jak pójdę do misji pewnie, to będzie już gruby action i będzie to zajmowało sporo czasu. A nie chcę też robić za długiego odcinka.
Więc lecę sobie jeszcze tylko tutaj. Kurde, 5 kilosów to i tak w sumie daleko. Ale mamy fajną furkę. Zajebiście się ubrudziła tym piaskiem, jak jechaliśmy. Mistrzostwo świata to wygląda. Zapierdalamy, mamy 5 km do celu, ale to powinno przelecieć w miarę szybko. Bo jest cały czas droga prosta i po autostradzie. Ruchu też jakiegoś dużego nie ma. Co to? Okej, mamy jeszcze jakąś babkę. Vinewood Hill? O kurwa. Spoko, mam kradzioną furkę od mojego kumpla, więc mogę cię podrzucić. Benzynę i tak on zatankował. Ale 7 kilosów, to my chyba wrócimy w ten sposób do miasta, co? No, tak mi się wydaje, że my w ten sposób wrócimy do miasta. Ale cóż. I tak w sumie mieliśmy wrócić do miasta, bo ta misyjeczka główna teraz co będzie? Odbywa się właśnie w mieście. Ale chciałem sobie wykonać jeszcze tą poboczną tutaj u tych ochotników, no ale to najwyżej następnym razem. Bo u tych ochotników to chyba będzie już ostatnia misja, w sensie odznaczę sobie to. W sensie to będzie już chyba zakończenie u nich misji. Bo już miałem chyba 3 u nich misje, albo 4. 3 chyba miałem u nich misję, więc to już powinna być zakończenie nieznajomego i dziwaka. Tak jak oni się nazywają, nieznajomi i dziwacy. Babka nam się tutaj coś cały czas żali. Ja cały czas się skupiam, żeby w nic nie przypierdolić. Bo jak przypierdolę, to się pewnie wtedy misja skończy. Nie, nie na stopa. Oczywiście, że nie na stopa. Wyciągnęłaś kciuk przecież. Ona się tam tłumaczy cały czas temu swojemu kolesiowi, ejże. Ja też bym się wkurwił, jakby moja laska zniknęła i nagle mi dzwoni na drugi dzień, że bez znaku, że już wraca. Jakiś gość ją jeszcze podwozi, bo wylądowała kurwa za miastem. Znaczy w innym mieście. Just shout it. I'm just some random guy not called Brian. There, babe, you believe me now? Babe. Babe. Shit, he hung up on me. No ja się nie dziwię. Też bym tak zrobił. Co ty robisz, gościu, tym Viperem? Daj mi przejechać. Dobra, jesteśmy praktycznie u celu. Gdzie to jest? Gdzieś tam na górze. O, jakieś zwierzątka sobie tutaj jedzą trawkę. Ale tu jest ładna okolica. O, siema. Jeszcze więcej. Teraz chyba dzwoni brat, co? No dobra, dobra. Mi się właśnie wydaje, że to ten Brianek. Będziesz miała problemy z chodzeniem, to się nie dziwię. Okej, czyli mam cię po prostu wywieźć tutaj na górę, co? Bo on tutaj pracuje. Okej, dotarłem. Przecież to zrobiłem z paralizatorem. Mam nadzieję, że się chociaż to zaliczyło.
do zrobionych, bo byłoby w takim bądź razie, że jechałem tutaj bez sensu. Dobra, tą misjeczkę mamy tu. Ale kurwa, strasznie mnie ciekawią ci dziwacy. 10 km do celu, ty. Rany boskie. Cały czas prosto tą autostradą, nie? Ktoś dzwoni. Patricia, Mrs. Madrazo. Trevor. Oh, I miss you. All you boys. Miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I... Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Okej. Okay. Czyli to był chyba odzew do tego, że Patricia wzbudzi jego sumienie, żebyśmy poszli uratować Michaela. Czy pewnie go to i tak nie ruszy, ale tak mi się wydaje, że to o to właśnie chodzi. Że właśnie w tym momencie teraz się odezwała i powiedziała, że jesteśmy takimi dobrymi przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej. A tu kurwa jednak nie do końca. No ale cóż. Dobra, jedźmy sobie na miejsce. Obadam sobie na szybko tych ochotników. Myślałem, że ta misja będzie jakaś bardziej satysfakcjonująca i uda mi się to zrobić jakoś lepiej. Mogę go po prostu potrącić albo obić mu ryja, a nie wyciągać paralizatora, ale oni myśleli, że mam broń, kurwa, i teraz nie wiem, czy ta misja była zaliczona, czy nie. Chuj no. Zobaczymy. To i tak w sumie tylko była misja poboczna, więc... Zajebiście to autko wygląda teraz, podoba mi się. Jeszcze z tymi oponami. Znaczy z tymi felgami. Bardzo elegancko, bardzo stylowo. Strasznie mi się podoba. Okej, mamy 6,5 km do celu, ale widzę, że jak tak będę jechał, to moment i ja tam jestem. Trzyma się to auto drogi, trzeba mu przyznać. Tylko łatwo się odkleja, jak chcę wejść właśnie w zakręt czy coś. Ale tak poza tym to się trzyma elegancko. Takie BMW, takie ociężałe. Cyk. No i już 5 km do celu. Tutaj zaraz powinienem wjechać na tą prostą drogę. Do, no właśnie, do miasta Trevora. Więc będzie gitara. A stamtąd to sobie bym już chyba wrócił helikopterem. Ale to sobie już zrobię poza nagraniem. Albo w sumie nie będę wracał helikopterem, żebym nie stracił tego auta Michaelowego. Wezmę mu je od razu do miasta. Jak pojadę, to pojadę nim od razu do misji. Żeby nie było. Ty, jaka mgła tutaj jest dookoła. Też fajnie to wygląda. Fajnie, że jednak cały czas coś robią z tym GTA, że tak go nie zostawili. Owszem, to jest ich kurwa dojna krowa pieniężna, bo zarabiają na niej miliony. Więc ciężko by było, żeby to zostawili. Ale i tak się cieszę, że coś z tym robią. Tak samo ten Red Dead Redemption. Jak to kurwa wygląda. Ostatnio sobie grałem na Playu i przeszedłem sobie fabułę Red Deada. Mistrzostwo świata. Coś pięknego. Aż się normalnie kurwa wzruszyłem. Co to kurwa? Dobra. Czekaj, wsiądźmy sobie do tego jej kabrioleta. Patrz jaki fajny różowy. Zmienię radio, żeby mi tutaj się nie przysadzili. Oddajmy pani tutaj kabrioleta. Mam nadzieję, że moje auto nie zniknie po drodze. Proszę bardzo. Stoi tam moje auto jeszcze, czy już nie? Rozjebałem ci troszeczkę szyby i podziurawiłem fotele, ale sorry, tak wyszło. I jeszcze mnie potrąciła. Dzięki. Jest tam to moje auto, czy nie? Kurde, już teraz nie wiem.
Nie widzę. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, w sumie nie będę przedłużał, to już sobie zrobię w następnym odcineczku. Udało się dotrzeć na starych śmieci w tym odcinku. Udało się stoczyć pojedynek z Michaelem, naszym przyjacielem najlepszym. No i auto nasze zniknęło, no i chuj. Także co, myślę, że odcineczek udany i mogę go kończyć. W następnym odcineczku skoczymy sobie do tej misjeczki. Co tutaj jest, ja sobie teraz do niej podjadę, żebym mógł już ją od przyszłego odcineczka ładnie zacząć od początku. Potem udamy się na tamtą misjeczkę, co jest w mieście. I będziemy widzieć, co dalej. Więc... Ale fajna furka, więc siemano!